wykorzystacie tę wiedzę nie tylko do pisania jakichś dłuższych treści na bloga, że wykorzystacie ją też także na pisanie na stronie internetowej, w reklamach Google'a, w postach, wszędzie do zastosowania taka wiedza. Na początku, na małe rozluźnienie, kto z was w tym miesiącu kupił buty sportowe? Okej. A kto w tym miesiącu kupił łóżko, albo sofę, kanapę, jakiś mebel? Bilety na koncert? Ulubionego albo mniej ulubionego zespołu? Okej, dobra. A w ogóle w tym roku? Którykolwiek z tych zakupów? To tak, okej, dobra. Ale to są generalnie jednostki, bo takie rzeczy kupujemy raczej raz na kilka lat i tak samo rzadko ludzie potrzebują strony internetowej. I tak samo długo będą myśleli nad tym, komu zaufać w tej sprawie, komu powierzyć zbudowanie tej strony internetowej. I teraz garść statystyk. 50 milisekund. Tyle człowiek potrzebuje, żeby wyrobić sobie opinię na temat strony internetowej. To jest 500 sekundy. Mniej niż 6 sekund poświęci na to, żeby przejrzeć treści na waszej stronie. Co to oznacza? Że musicie tam naprawdę zaprezentować dokładnie to, czego on potrzebuje. Tam nie może być opowiadania o niczym. Macie 6 sekund, żeby przykuć jego uwagę. Tyle samo zresztą poświęci na obejrzenie głównego obrazka. 38% osób opuści waszą stronę, jeżeli nie będzie zadowolona z tego, co widzi, czyli nie spodoba im się treść, albo layout będzie nieatrakcyjny. Tam dole macie źródło tych danych. Dobra, i teraz to, o czym dzisiaj opowiem. Podzieliłam tę opowieść dzisiejszą na dwa takie bloki tematyczne. Jedno wynika z drugiego. Pierwsze to treści mają być napisane prosto i poprawnie. Powiem o trzech zagadnieniach. Plain language, czyli prosta płaszczyzna, dobre praktyki w pisaniu tekstów oraz pomocne narzędzia, takie, które wykorzystam i które bardzo polecam. A potem tą wisienką na torcie, którą przyłożymy, będzie odpowiednie CTA, które zachęci człowieka do tego, żeby zdecydował się na waszą stronę. Może to zapoznać chwilę? Tak, o, dzięki. Pokrótce powiem, o, dzięki. Prosta płaszczyzna to jest termin, którym określamy plain language w Polsce. I zostawię was teraz z nagraniem doktora Tomasza Pikota, to jest specjalista absolutnie od prostej płaszczyzny. Opowiem wam o płaszczyźnie webszczyźnie, czyli o tym, w jaki sposób pisać w internecie. To jest cykl prosto i kropka, przygotowany dla urzędów, o tym, w jaki sposób uprościć komunikację, ale spokojnie skorzystacie też z tej wiedzy, jeżeli chodzi o strony internetowe. I bardzo bym chciała, żebyście zapamiętali w ogóle, że prosta płaszczyzna to jest właśnie myślenie o formie i treści tekstów, nie tylko o upraszczaniu komunikacji w kontekście prostych zdań, ale też myślenie o formie i o treści.
blisko siebie. Niczym nie powinniśmy ich rozdzielać. Postawmy po prostu podmiot, może przenieść do drugiego. Bardzo blisko siebie, bardzo blisko lecimy. Urządzenia mobilne to królestwo zasady wynikłej. Powinniśmy słuchać wszystkie niepotrzebne słowa, nie tylko przymiotniki. Wszystkie niepotrzebne słowa zostawiamy tylko podmiot, może przenieść do drugiego. Tu także powinniśmy pisać do użytkownika będzie. Dodatkowo możemy używać czasowników w trybie rozkazującym, które w codziennej komunikacji mogą być niezbyt eleganckie. Kliknij, otwórz, przejdź. To jest normalny styl pisania. Na ulicy mówimy. Myślę, że mniej więcej naświetlone macie jakieś podstawowe zasady pustego języka. Odnośnie jeszcze tego, co mówił dr Piekot, używania form w czasie teraźniejszym, żeby łysiania się pozbyć. Przeprowadzono badania i kobiety generalnie nie mają nic przeciwko temu, że mają napisane, że zrobiłeś coś. Mężczyźni niestety reagują bardziej alergicznie, więc jak otrzymają komunikat, że zrobiłaś, to będą oburzeni. Kobiety już się przyzwyczaiły do tego, że bardzo wiele tych czasowników występuje w tej formie bezpośrednio. Dobre praktyki w pisaniu tekstów to jest taki poradnik, który stworzyłam podczas mojej pracy redaktorskiej, korektorskiej. To jest naprawdę dziesiątki sprawdzonych tekstów i na ich podstawie kilka wskazówek, które stworzyłam. Aha, co ważne, nie potrafię powiedzieć, które z nich są najważniejsze. Może się zdarzyć, że powiem tak, o to jest ważne i to też jest bardzo ważne. Naprawdę, jeżeli uda Wam się zastosować te wskazówki, uwierzcie mi, że Wasze teksty zdecydowanie zyskają na jakości. Pisz prosto, jak najprościej. Dzięki temu tekst zrozumie i profesor, i człowiek po zawodówce. Dzięki. Proszę, Marcin. Jakby nie ujmuję tu nic osobom, które skończyły zawodówkę. Nie, spokojnie, ja jestem profesorem plus. Obrazki też będą. Nie wiecie, czy Pan prezes jakiegoś hydropolu albo drewbudu skończył studia menedżerskie i będzie wiedział dokładnie, znał te wszystkie techniczne terminy, które pojawiają się na Waszej stronie. Być może jest po prostu człowiekiem po zawodówce, dorobił się własnej firmy, szuka wykonawcy strony. Jeżeli nie otrzyma prostego komunikatu, nie będzie wiedział, co mu z tym zrobić. Uwaga, która przyszła mi na myśl kiedyś, to jest z niejuca. Pisz tak, jak brzmi w obcym języku. Kiedy z kimś rozmawiamy w obcym języku, zazwyczaj używamy prostych konstrukcji. Podobnie jak piszemy. Nie silimy się na jakieś wyszukane słowa, wyszukane sformułowania. Jeżeli będziemy pisać w ten sposób, możemy mieć pewność, że będziemy wybierać te najprostsze konstrukcje, które zrozumie i profesor, i człowiek po zawodówce. To jedna z ostatnich uwag, która się pojawiła w tym moim poradniku, bo okazuje się, że nie jest to takie oczywiste, jak myślałam. Czytelnik nie może zastanawiać się nad tym, o czym jest ten tekst. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie z, nie wiem, przemów polityków albo z jakichś tam kazań księży, że oni mówią przez 10 minut, przez 20 minut, przez pół godziny. Po czym jakby zapytać kogokolwiek z Was, o czym on mówił, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, o czym on mówił. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że kiedy piszecie artykuł i na przykład zaczynacie z jakąś tam myślą, po czym się okazuje, że ona trochę ewoluuje w którąś tam stronę, a nie możecie zostawić czytelnika z tym, że na początku mówiliście jedną rzecz, a potem coś jest, nie wiem, zupełnie odwrotnego. Chyba, że to zaznaczycie, ale wtedy zawsze musicie wrócić do tej pierwotnej idei tego artykułu, do pomysłu i zastanowić się, gdzie tu się zagubił ten przekaz. Może trzeba tam już wcześniej dać informację, że może myśleliście, że tak jest, ale tak wcale nie jest. Nie używaj stylu potocznego. Co prawda, tutaj najpierw była mowa o tym, że język jest bardziej taki intymny i familiarny w internecie, przez to, że jest w aplikacjach mobilnych. Natomiast wciąż naprawdę nie używajcie stylu potocznego, bo po pierwsze nie wchodzicie na eksperta, a myślę, że będziecie jakby w tej perspektywie siebie stawiać, na przykład pisząc artykuły. Po drugie, będą tacy, którzy twierdzą, to jest chyba człowiek, który nie za bardzo szanuje mój czas, bo pisze do mnie jak przekupka statku. To, o czym mówił też dr Piekot, o sobie pisz w pierwszej osobie liczby pojedynczej, ewentualnie w pierwszej osobie liczby mnogiej, a do czytelnika zwraca się per ty, czyli w drugiej osobie liczby pojedynczej. No i teraz mamy, kupienie jest możliwe po kliknięciu w link. Wyobrażacie sobie taką konstrukcję. Bardzo często one się pojawiają właśnie w jakichś takich dziwnych komunikatach. Kliknij i kup. Myślę, że ten człowiek będzie lepiej wiedział, co się dzieje.
używaj strony czynnej, to miała być rękawica bokserska, ale w przyszłych kolorach może wygląda jak wyklapa rękawicy Świętego Mikołaja. To z was... To właśnie tak jak uderzenie, tak? Kto z was lubi te pisma urzędowe? Gdzie są te kancelaryzmy i te okrutne właśnie konstrukcje? No nikt ich nie lubi. Jeżeli człowiek wejdzie na stronę, tak jak się nie czuje dobrze w urzędzie, tak samo nie będzie się dobrze czuł na waszej stronie. Trzy uwagi takie porządkujące tekst. Gdzie tekst na akapitem? Poprawi czytelność. Jeżeli chodzi o WordPressa, tutaj ogromny pomocnik jest Gutenberg. Tam się robi Enter i robi się automatycznie nowy akapit, nowy blok. Stosuj nagłówki. Była już o tym mowa w tym filmie. Dzięki temu czytelnik, skanując tylko nagłówki, będzie wiedział, o czym jest ten tekst. Po drugie, będzie wiedział, co konkretnie chce przeczytać. Nie łudźmy się, że ludzie siadają do naszych artykułów, czytają je od deski do deski i spędzają z nami jeszcze tyle czasu. Poza tym nagłówki w ogóle bardzo wpływają na zdecydowanie. Trzecia sprawa, stosuj wypunktowania. Takie bywają okrutne zdania, gdzie jest po prostu wyliczeń 15 i w połowie tych wyliczeń gubi się przypadek, bo już część jest w takim przypadku, a część jest w innym przypadku. Proste rozwiązanie, wypunktuj. Błąd, który pojawia się często, trzeba być konsekwentnym w używaniu czasów i różnych tam elementów w całym tekście. Bardzo często sprawdzając teksty, spotkałam się z tym, że jak ktoś chce opisać, że coś się zdarzyło w przeszłości, ale ma jakieś konsekwencje teraz, to w jednym zdaniu potrafi użyć czasu przeszłego, teraźniejszego. Generalnie on wie, jaka tam była ciągłość zdarzeń, natomiast czytelnik nie będzie tego wiedział. Kolejna sprawa to jest na przykład zapis liczb. Bardzo często to się zdarza. Nie zawsze jest tak, że piszemy, że siadamy i piszemy cały artykuł. Czasami wracamy do niego i raz to jest 200 tysięcy napisane skrótem, to jest kropka. Czasami to są zapisy tylko cyfrowe. I podobnie jest z wypunktowaniami. Jeżeli przyjmujecie jeden z tych wypunktowania, w Polsce mamy trzy rodzaje wypunktowania. Pierwszy to jest taki, że każdy wers kończycie przecinkiem, ostatni kończycie kropką. Drugi to jest taki, że na końcu wersów nie ma żadnego znaku. Na końcu jest kropka, są z przestami. I trzecia możliwość to jest taka, że każdy raz kończycie kropką. Ten bez przecinków stosuje się wtedy, kiedy to są zazwyczaj pojedyncze słowa. Wersje z kropkami wtedy, kiedy wypunktowujecie całe zdanie. Mimo wszystko ta pierwsza wersja z przecinkami jest najbezpieczniejsza, możecie jej użyć zawsze. I mogą być jednolite w całym tekście. Jeżeli zapowiadasz coś w tytule, nawiąż do tego widzie. To jest taki punkt, z którym wszyscy się może zgodzą. Na pewno spotkaliście się z takimi artykułami, gdzie nie wiem, jest jakiś kontrowersyjny tytuł. Nie wiem, czy wtyczka jakaś tam jest bezpieczna. Po czym nie otrzymujecie odpowiedzi w lidzie. Lid to jest ten, jakby zazwyczaj ten pierwszy akapit pogrubiony, który streszcza to, co się dzieje w artykule. Ktoś się bawi po prostu w pisarza i uważa, że nie można stracić przecież tej tajemnicy, żebyście doczytali do końca. Nie doczytacie do końca tego artykułu, a jeszcze się zdenerwujecie, że ktoś jakby każe wam czekać na taką ważną informację. Więc jeżeli to ma być sposób na to, żeby zatrzymać tego człowieka, żeby on dłużej czytał, żeby wam się poprawiały wyniki w pozycjonowaniu czy cokolwiek innego, niestety tak nie będzie. Napisz mu, że nie wiem, ta wtyczka jest bezpieczna. I teraz później dopisz coś, co go zaciekawi, żeby on jednak chciał przeczytać ten artykuł, ale nie wiem, są pewne wyjątki. Ale jeżeli jej nie zabezpieczysz, to będzie niebezpieczna, dowiedz się, jak zabezpieczyć się. Wtedy człowiek zostaje, ponieważ chce się dowiedzieć, jak rozwiązać problem, który ma. Uwaga bardziej porządkowa, bardziej do tekstów drukowanych. Nie ustrój tekstu przed korektą. Jak się zajmowałam korektą, nic mnie tak bardzo nie irytowało, jak te spacje i te entery po prostu powtykane gdziekolwiek. Wiem, że nie każdy ma świadomość tego, jak to zrobić dobrze, a wystarczyło, że zmieniłam po prostu jakieś słowo i musiałam wszystko usuwać. W tekstach elektronicznych w ogóle nie ustrujemy i to tym wam powie Krzysiek dlaczego, ale to po czasie, dobra? Powiesz, czemu się nie ustruje tekstów. Bo nie. O! Jest na Facebooku. Jeszcze będzie jedna uwaga, którą sobie zostawiam na deser. Przed tym, nie wiem, czy może wam się uda to wychwycić.
To są jeden z prawdziwe z wydarzenia, które organizowała Barbara Piasek. Nie wiem, czy znana wam pani. To jest taka guru sprzedaży i trochę też marketingu. Jeden z nich jest prawdziwy, drugi jest przerobiony przeze mnie. Różnią się nieznacznie. Czy jakkolwiek jesteście w stanie zauważyć różnicę między nimi? Niebieski też. Niebieski jest krótszy, po lewej stronie. Tak, to też. No, okej, okay. Ale coś jeszcze? Staram się do opinii to upodobnić. Ja bym to zrobiła inaczej, ale no nie wiem. Jeden i długi tekst i tak ma błąd w długim podpunkcie. Tak. Nie zostawia się jedynki na samym końcu z nim. Tak, no mówię, nie chciałam przebaczyć po prostu w przemianie tego. Dobra, to powiem tak. Rzeczywiście różni się tym ci, tobie. Po lewej stronie jest tekst, który przerobiłam, po prawej stronie zapominał. Nie wiem, czy macie poczucie, że jesteście bardziej przekonani, jeżeli macie ci i tobie. Ja na przykład się nie czuję bardziej przekonana przez to, że co w drugim zdaniu mam napisane, że to jest dla mnie. Ale to jest taka stara szkoła marketingu. Nie wiem, jak dostajecie maila i tam jest, że to jest oferta specjalnie dla ciebie. Czujecie, że jesteście rzeczywiście jedynymi odbiorcami tej oferty? No nie. Tak, oczywiście. No właśnie, więc nie, nawet używaj, ja uważam, że w ogóle nie używaj sformułowań, które są dla ciebie i twoja, w odniesieniu do osób dla klienta oraz nasza stosunku do firmy. To są jakby sformułowania, które służą podkreśleniu. Zrobiłem to dla ciebie. To była nasza sprawa. A jeżeli wiecie, podkreślenia są w co drugim zdaniu, to nie ma to sensu. Kiedyś poprawiałam te strony w każdym, absolutnie w każdym zdaniu były takie kochane. To było okropne. Krótko o narzędziach. Cztery narzędzia wybrałam, z których korzystam i bardzo polecam. Pierwsze to jest Narodowy Korpus Języka Polskiego. Szczególnie polecam wyszukiwarkę, która nazywa się Pelgra. Jest to takie narzędzie, gdzie wpisujecie w wyszukiwarkę słowo i to wam pokazuje, w jakich kontekstach ono występuje w tekstach. Tam jest setki tysięcy tekstów pisanych, internetowych, wrzuconych do bazy i wypluwa wam wynik. Ja na przykład jak się zastanawiam, z jakim przypadkiem połączyć. To bywają u nas rzeczowniki, które się łączą, które pasują i do jednego, i do drugiego przypadku. Ale żeby sprawdzić, który występuje częściej. Bardzo, nie wiem, kliknij, tak? Kliknij link, czy kliknij link. Można takie rzeczy wyczytać właśnie z tej bazy. Jasnopis. Jest to urządzenie jakby mocno oparte o te zasady poprawnej płaszczyzny, prostej płaszczyzny. Wrzucacie tekst do jasnopisu i on wam wypluwa wynik, jaki to jest poziom trudności tekstu oraz gdzie są te trudniejsze elementy. One są wskazane, tutaj macie... jest legenda i widzicie, jakby, które elementy tekstu trzeba poprawić. Yoast SEO. Wtyczka do WordPressa. Dostajecie raport po napisaniu tekstu, które zdania wymagają poprawy, które są dobre. Bada kilka aspektów, m.in. właśnie długość zdań, stronę wierną. No, macie tutaj napisane. Jest darmową wtyczką, można ją pobrać. Nie wiem, czy jest bezpieczna, to najwyżej się tym powie, z meczu. Ale dobra. Aha, i o tym... A nie, wie co robię, dobra. Klikać sobie na to oczko i wtedy wam pokazuje, które zdania się nie nadają, albo które się nadają, które spełniają ten warunek. I old school, ale bardzo polecam. Telefoniczne poradnie językowe. Obecnie jest ich 5. Prowadzi je 5 uniwersytetów. Nie będę wam podawała numerów telefonów ani linków. Po prostu wpiszcie poradnie, telefoniczna poradnia językowa i wyskoczą wam wyniki. Można naprawdę zadzwonić, tam siedzi jakiś specjalista od języka i mówicie, mam problem z tym zdaniem, może mi pani pomóc je poprawić. I to człowiek nie poprawia. Super sprawa. Oni poprawiają jakby inne elementy życia, nie tekst. Ok. Call to action. To jest ten... O, co był dobry czas. jest pożytowy call to action. To akurat ze strony Artura Jagłowskiego się dowiedziałam, że nawet 70% stron sprzedażowych nie ma żadnego call to action. Call to action są albo tematony, albo linki do tego, żeby zachęcić człowieka. Zrób to. Kup, zapisz się, dołącz i tak dalej. Co to znaczy, że macie, jeżeli będziecie prowadzić do swojej strony call to action, będziecie lepsi niż 70% stron, które w
funkcjonujący w internecie. Mówimy o stronach sprzedażowych, nie takich, że to jest wizytówka. Ok? Więc od razu pomyślmy, jak to zrobić dobrze. Daję tylko trzy przykłady. I jeżeli, po pierwsze, wprowadzicie, jeżeli nie macie call to action, to wprowadźcie je, później zróbcie je od razu dobrze. To są takie stereotypy odnośnie tego, jakie powinno być call to action. Niektórzy sądzą, że powinno być krótkie. Jest to bzdura. Nie powinno być krótkie, powinno pokazywać wartość. To co to znaczy kup teraz? A czy jak kupię za 5 minut, to będzie źle? No chyba, że dołożycie do tego czynnik zwany FOMO, czyli Fear of Missing Out, że zostaje mi jedna sztuka. To kup teraz? Okej. Okay. Ale to nie wiem, czy nie lepiej by było wtedy, nie wiem, jeżeli macie możliwość zrobienia magicznego batona, kup ostatnią sztukę. To dopiero jest przekaz dla człowieka. Na pewno nie kup teraz. Lepiej właśnie, nie wiem, kup i zyskaj miesiąc za darmo. I człowiek wie, że nie dość, że kupi, to jeszcze coś dostanie. Niekoniecznie musiał wcześniej czytać, co tam wcześniej pisałeś w artykule. Po drugie, zniechęca trudnościami, takie niedobre podmiotem. Zarejestruj się i dołącz do programu. Gdzie jest słabość tego przycisku? Zarejestruj się, oczywiście. Przecież to jest oczywiste, że nie da się dołączyć do programu bez rejestracji. Po co człowiekowi pisać? Po co go straszyć? A sobie myśli, o nie, musisz zarejestrować. Nie, to jednak nie. Dołącz do programu zniżki piątki. Świetnie, już ja biorę ten program. Zniżki piątki, świetna sprawa. I to jest trzecia wskazówka, jest taką sprawą do przeanalizowania i do przetestowania. Czy lepiej jest pisać w drugiej osobie liczby pojedynczej, czy lepiej w pierwszej osobie liczby pojedynczej? Ja uważam, że lepiej w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli biorę udział w szkoleniu. To jest jakby aktywność tego człowieka. Nie wiem, tu przeczytał, że robimy to i to i to na szkoleniu. Patrzę, biorę udział w szkoleniu, no to klikam. Jeżeli chodzi o drugą osobę liczby pojedynczej, ona ma czasami uzasadnienie, tylko też mi to nie będzie, bo dowiedz się więcej. Okej, okay, dowiedz się więcej jest spoko, ale wystarczy dopisać, nie wiem, dowiedz się więcej o odwirusowywaniu strony. Dowiedz się więcej o hostingu. Już jest to bardziej informacyjne. Oczywiście jakby rozumiem, że ma to swoje uzasadnienie, jeżeli nie wiem, nie jest to bardzo jakiś konkretny element w stylu właśnie biorę udział w szkoleniu, tylko żeby się po prostu więcej dowiedzieć. Czasami potrzebujemy takich call to action, ale mówię, dopiszcie coś tam więcej. Jeżeli już potrzebujecie używać tej formy, którą ja sobie już powiedzieć. Ok, trzy porady. Już, aż nie koniec. Pięknie się robię. Praktyka czy nie mistrza. Pewnie wasz tekst, jeżeli będziecie pisać na bloga, pierwszy nie będzie najlepszy. Może trzeci będzie lepszy. Może czwarty, może piąty. Jeżeli nie będziecie pisać, będzie ciężko, żeby poprawić swój styl. Druga sprawa, czytaj dużo dobrej literatury. Był wcześniej wskazany Hemingway. Rzeczywiście był to mistrz takiej krótkiej, skondensowanej formy. Chcecie się nauczyć takiego pisania? Czytajcie Hemingwaya. Jeżeli nie lubicie Hemingwaya, czytajcie jakąkolwiek inną dobrą literaturę, która pozwoli wam na wyrobienie stylu. Może Orzeszkowa będzie tutaj na przykład trudniejsza, bo to ma miarę dość długie opisy, więc jeżeli planujecie, nie wiem, pisać po pięknych krajobrazach, to Orzeszkowa może nie jest najlepszym pomysłem. Natomiast po prostu podnosi to poziom elokwencji. Trzecia sprawa, przed publikacją tej tekstu do przeczytania innej osobie. Inna osoba po pierwsze wychwyci jakieś błędy, jakieś skróty myślowe, jakieś takie elementy, które są niejasne. Ja mam nawet jeszcze lepszą wskazówkę. Przed publikacją daj tekst do przeczytania dwóm osobom. Jedna osoba to jest taka, która się zna na temacie, bo ona wyłapie jakieś błędy merytoryczne. No wiadomo, że nie jesteśmy nieomylni. Czasami jest tak, że możemy po prostu popełnić błąd, czegoś nie do końca, coś nie do końca rozumiemy, czegoś nie wiemy. Więc ta osoba merytorycznie sprawdzi nam ten tekst, a druga osoba niech będzie osoba, która nic na ten temat nie wie, bo ona wychwyci to, czego nie będzie rozumiała. Czyli okej, okay, jeżeli jesteś, piszesz tekst ekspercki do ekspertów, to oni pewnie zrozumieją. Natomiast jeżeli to ma być poradnikowy artykuł, że jak wejdzie sobie pan prezes Hydrobudu i przeczyta, to jakby ten czytelnik, który będzie waszym, nie wiem, kolegą, wyłapie po prostu te elementy, które będą niejasne. I to jest koniec!